Też ja chciałem przywitać jeszcze dwóch bohaterów, czyli Marcina Stefańskiego i Adama Waszyńskiego. To też są powrody i z tego się bardzo cieszymy, jak i Filipa Wielewicza. To mówią wszędzie dobrze, ale najlepiej w Sopocie, także mam nadzieję, że zadomowicie tu się na stałe, jednak uda nam się powrócić z tytułu do Sopotu, bo taki jest cel sportowy, żeby jednak walczyć o największe trofea. No mecze z Brokonem, z Asseco pokazały, że jest to drużyna niezmiennie wartościowa i potrafi bardzo dobrze grać. Też mecze z Turowem chociażby też świetne. No, nowe wyzwanie dla drużyny to nie tylko Mistrzostwo Polskie, ale zupełnie nie nowej fali sportowej i oczywiście puchary europejskie, bo pan Kazimierz Wierzbicki podjął taką decyzję, żeby grać w pucharach. I cóż, no ja się tylko cieszę, że, przepraszam, muszę mówić klonę, może do sama, ale to się słyszy klonę, może łono, ale ikoną do Sopotu, sopockiego sportu, bo jednak 10 lat w tym klubie, to przyznacie Państwo, jest sprawa tak niespotykana jak to, że w Sopocie będzie grała matka z córką w siatkówce w jednej drużynie, gdzie o Pani Zdziwa. Bardzo serdeczne podziękowania do Kazimierza Wierzbickiego, bo spełnił nasze marzenia, że będą grali wspaniali polscy zawodnicy, gdzie to Adamio, Marcinio i o Filipu. Naprawdę nas to cieszy, że będziemy budowali, że będziemy mieli najsilniejszy skład polski w koszykówce z wszystkich klubów, które grają w naszej lidze. Ja się bardzo cieszę, bo oprócz człowieka z jednym sercem, myślę o naszym koledze Stefańskim, wracając dwóch ludzi, którzy długo grali jako juniorzy u nas. Kiedyś taki cel miałem, żeby w Sopocie zagrało w drużynie w Eurolidze 6-7 nasygnowanych. Trochę nam się to wszystko rozsypało z wiadomych względów, ale pomalutku wracamy do tego i myślę, że zawodnicy, którzy tu siedzą, to są wspaniali ludzie, świetni zawodnicy o świetnych charakterach i myślę, że coś wywalczymy z nimi w tym roku. Natomiast wracając w ogóle do młodzieży, nie? My od wielu lat, dzięki panu prezydentowi, dzięki władzom wojewódzkim, szkolimy młodzież. W historii klubu wychowaliśmy najwięcej w Polsce zawodników, którzy grają w reprezentacji Polski, w różnych reprezentacjach. I to zawdzięczamy jeszcze raz bardzo zawdzięczamy władzom i panu prezydentowi Karnowskiemu, dlatego będziemy kontynuowali tę pracę, wrócimy do Euroligi. Nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno wrócimy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przed tym, zanim oddam głos bohaterowi i panu dyrektorowi sportowemu, myślę, że jest moment na podpisanie ważnych dokumentów. Thank you.
dziękuję bardzo panu prezydentowi, za zainteresowanie mnie osobą, więc mi jest nie miło, że mogę być w tej Wysopolu, gdzie wszystko się zaczynało, te kilka przygoda z koszykówką, największe sukcesy i nawet kiedy nie wszystko szło dobrą drogą dla mojej osoby, wspaniałe osoby zawsze były ze mną i za też mi bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że moją osobą, również tutaj moimi kolegami zespołu, zbudujemy zespół, taki trzon zespołu, który rzeczywiście będzie walczył o te najwyższe wały i wiadomo, że naszym celem jest Mistrzostwo Polski. Oczywiście będzie to niezmiernie trudne zadanie, natomiast zeszły sezon pokazał, że nie grają wielkie nazwiska, nie grają wielkie pieniądze, tylko grają zawodnicy, którzy swoim poświęceniem są w stanie osiągnąć bardzo wiele i mam nadzieję, że pomogę temu zespołowi, pomogę walce nie tylko o tytuł mistrza Polski, ale również o wygranie w pucharach europejskich, co wiązało się z promocją klubu nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Europie. I myślę, że to jest taki pierwszy krok do odbudowy potęgi w Sopocie i bardzo bym tego życzył. Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie i będziemy bardzo mocnym zespołem, będziemy tym kolektywem, który będzie osiągnął sukces. Dziękuję.